Cześć, z tej strony Boss. Zapraszam na kolejny odcinek z serii Mafia 2 edycja ostateczna, w którym kontynuuję zadanie, którego nie udało mi się wykonać w trzech ostatnich podejściach w poprzednim odcinku. Muszę gonić Salceson. Ja wyciągam sobie od razu broń, bo tam jest Salceson, czyli jakiś tam grubasek sobie ucieka. Dobra, muszę uważać, bo tu jeszcze jest jeden gościu do odstrzelenia. O, właśnie ten. No, na razie idzie dobrze, nie dałem się jeszcze zabić. Muszę uważać na ludzi ze strzelbami. Chyba czy stąd mogę w ogóle zabijać ludzi? Nie, jeszcze są w ogóle niewidoczni. Czyli chcąc nie chcąc muszę tam wejść i dopiero później... Dobra, weź się tam wychyl. No tak na styk w sumie. Niestety zauważyłem, że ci moi wszyscy pomagierowie to są zbędni. Bo tak na dobrą sprawę to oni tylko strzelają, ale nie trafiają. No, ten gościu chyba zginie. Okej, tutaj będzie jeden gościu na górze. Muszę się go pozbyć jak najszybciej, bo on ma strzelbę. O, tu coś się świeci w ogóle. Mi się wydawało, czy tu coś jest do kompletowania? Chyba nie. No okej, no to się ruszajmy. O, tu będzie ten jeden ze strzelbą, którego warto by było uniknąć. Gdzie on jest? O, widzę jednego gościa. Dobra, schowam się może. On mi szybko zniknął, widzieliście to? Dobra, chyba go zabiłem. Czy tu będzie jeszcze ktoś następny do odstrzału? Dobra, jeden wyjdzie z windy. No, tu jeszcze nie byłem. No, zobaczmy, jak będzie wyglądało na piętrze wyżej. To jest dopiero piąty rozdział, można było powiedzieć, że... będzie łatwiej jak na piątą misję. A tu proszę, wcale nie jest łatwo. No co tu się dzieje? Kto tu tak strzela? Jeszcze ktoś tutaj był? Nie. Okej. Okay. Dobra, mamy w końcu karabin automatyczny. Co to w ogóle jest? Kogo zabił? O, szynka. Sorry,
Henry, you okay? Where'd he hit you? Of course I'm not fucking okay. He shot me in the fucking leg! Oh yeah, it's bleeding all over the place. Get me to El Greco. The fucking painter? No, the fucking doctor, okay, okay, you idiot. Take it easy. Gonna get you there in a minute. The Greek guy lives up in Highbrook. Right, let's get you to the car. Oh, Maradona, you're heavier than you look. Wydostań się z górzeli. You shot my balls off. Take it easy, missed him by a mile. Słyszę policję, to chyba nie będzie takie proste wydostać się z tej górzelni, ale zobaczymy. Może się uda bez zwracania czyjejkolwiek uwagi. Okej, jakoś nie widzę, żeby tu ludzie jakoś wbiegali. No, winda chyba nie działa. Hey, careful! This fucking hurts! Yeah, well, you can walk if you don't quit your moaning. No, please. I don't hey, want to die. I don't need to get pissy. Oh. Fuck. This whole fucking place is coming apart. Dobra, tu nie ma szans, żeby stąd gdzieś wyjść. Będę musiał znaleźć jakąś inną drogę. O, proszę. A jednak się pojawili ludzie do eliminacji jeszcze. No co tu się dzieje? If I don't make it. Hey, don't go saying that, pal. It's just a scratch. The doctor will give you a few stitches and then we'll all go out and celebrate. No, really. Shh, you shouldn't talk right now. Helps conserve your strength. I seen that in a movie once. Yeah. They went after the guy in the movie. Policja będzie mnie bronić. A dlaczego? Jesus, you drive like my fucking grandmother. Dobra, czyli tutaj raczej nic nie da. Włączenie... ogranicznika prędkości, trzeba się ich pozbyć. Dobra, co jest z tym policjantami? I skąd ich się w ogóle tyle wzięło? Dobra, prawie udało mi się zgubić ten pościg. Chociaż cały czas jeden się uparł, drugi zaraz dojdzie do... dołączy do pościgu. Step on it or Henry's done for. If he dies, you're burying him. O, dopiero teraz zauważyłem, że to jest zadanie na czas. Dobra, nie mam czasu nawet chyba pojechać i zmienić tablic, żeby już mnie nie ścigali. Going as fast as I can, damn it.
Well, it ain't fast enough. Just relax, would you? I got a hole in my leg the size of a fucking golf ball, and you're telling me to relax? Just get me to El Greco, dammit. Czy ja muszę daleko dojechać? No taka droga, trochę zawijasta jest to droga do przebycia. So fellas, who is this guy? What guy? This guy we're taking him to. El Greco? He's a doctor. Throw him a couple of bucks, he patches you up. No questions asked. He's the guy you go see when you can't go to the hospital, genius. Why the hell wouldn't you be able to go to the hospital? Because you go to the hospital with a bullet in you, first thing they do is call the cops. Yeah. So El Greco deals with a lot of guys in our line of work. You shouldn't need to visit him, though, Vito. You've always been a quick healer. Must be your diet. No nie, policja. You know what make me drive faster? You, Stadazik. Hey, Henry, you awake? Stay with me now. Yeah. Just hang in there, pal. We'll be at El Greco's in a minute. I can smell the souvlaki from here. Dobra, mam nadzieję, że nie zdążą mnie przyuważyć tutaj za zakrętem. No, udało się uciec, dobra. No już, ale nie zdążył dojechać, nie ma szans. Kurde. Henry zginął, dobra, to jeszcze raz. Dopiero po chyba trzeciej próbie zgubienia pościgu zauważam, że to jest misja na czas. If I don't make it. Hey, don't go saying that, pal. It's just a scratch. The doc will give you a few stitches and then we'll all go out and celebrate. No, really. Shh, you shouldn't talk right now. Helps conserve your strength. I've seen that in a movie once. Yeah? And what happened to the guy in the movie? He died. Nah. Get pursuit of our suspect. We're taking him down. Roger that. Bo teraz się już nie zatrzymuję, nie próbuję nawet zgubić tego pościgu. Czasem podejrzewam, że sobie dadzą spokój ze ściganiem. Ten samochód jest poszukiwany przez policję. No niestety nie mam jak teraz zmienić pojazdu. Chyba, że może uda mi się jakoś tam przechwycić transport i w jakiś sposób przerzucić tego rannego. I got a hole in my leg the size of a fucking golf ball, and you're telling me to relax? Just get me to El Greco, damn it! Nie, teraz raczej już nie powinienem mieć problemu z dojazdem do El Greco. So, fellas, who is this guy? What guy? This guy we're taking Henry to. El Greco? He's a doctor. Throw him a couple of bucks, he patches you up. No questions asked. He's the guy you go see when you can't go to the hospital, genius. Why the hell wouldn't you be able to go to the hospital? Because you go to the hospital with a bullet in you, first thing they do is call the cops. Yeah. So El Greco deals with a lot of guys in our line of work. You shouldn't need to visit him, though, Vito. You've always been a quick healer. Must be your diet. Keep that shit up, and Henry's a dead man. Jesus, you drive like my fucking grandmother. Dobra, tego się nie spodziewałem, ale chyba uda mi się zgubić szybko policję. Dobra, jeszcze połowa czasu została. Przy poprzednim podejściu to na tym etapie już mi się kończył czas. Policja jedzie tym. Henry sweat like a whore in church back here. You know what make me drive faster? You, Stadazik. Mam nadzieję, że ta policja tutaj nie zauważy, że wjeżdżą. Vito there. That house. Park right in front. Dobra, udało się. You El Greco, the doctor? No, I'm the fucking painter. A friend needs help. He's gonna bleed to death. Thanks, Doc. Good God, Henry. We owe you one. Get him inside. Hello, though. Wait. I got money for you. For the job. Take it. You know, this could have waited. But thanks. And hey, thanks for everything. Hope you'll be okay. Yeah, me too. I'll stay here with him. Meet me in my place. All right. O, $2000.
Masz gotówkę, by spłacić dług ojca, odwiedź siostrę. Dobra, to jedziemy do siostry. Aha, może nie tym autem w sumie. Pojechała policja, to poczekam, może aż gdzieś dalej się przesuną i ukradnę inne auto. Okej. To wyda się okej. Get the fuck out. Dobra, już nie jestem poszukiwany, to włączę ogranicznik i lecimy do siostry. Mam akurat 2000 dolarów, to spłacę długu lichwiarza. Mam nadzieję, że ten lichwiarz da spokój już rodzinie. Co to w ogóle jest za antena w tym aucie? To jest od radia? Ja nawet nigdy nie zwracałem na to uwagi. Nie wiedziałem, że w tamtych autach już były anteny radiowe montowane. Dobra, gdzie jest dom? Installments. I got a little money. He wouldn't have hurt us. Don't be so sure, but it doesn't matter now. Here, take Where'd you get all this money, Vito? You haven't done nothing you'll be sorry for, have you? Don't worry. Everything's fine. Thank you, Vito. Thank you. No problem. All right, look, I better be going. I don't want Ma to see me. She'll be asking where I got the money, too. Don't worry. I'll make something up. All right. Give her a big kiss for I me, will. Okay? Take care of yourself, Vito. Okay, produkt spłacony. Teraz trzeba wrócić tylko do domu. W sensie do Joe'ego, bo jeszcze Vito się nie dorobił z twojego domu. Tutaj policja na pewno nie reaguje tak agresywnie jak w pierwszej części. Na tym skrzyżowaniu teraz to już ze 3 mandaty bym dostał, a tutaj nawet nie próbowali mnie zatrzymać, także można robić co się chce. Przynajmniej jeżeli chodzi o jazdę samochodem. Vito Scaletta? Yeah? What's it to you? You're under arrest for the illegal distribution of federal ration stamps.
You're coming with us. One of the gas station attendants ratted me out. The guy fingered me and they strung on Mama into telling him where I was staying. But they had no idea who I was working for, and I wasn't about to tell them. Henry was able to get me a lawyer, courtesy of his boss, Clemente. I was up Schitt's Creek, but at least I had a paddle. Could have been a hell of a lot worse if the feds knew about any of my other activities. To be even more serious, considering the fact that you stole national resources at a time when our country needs them the most. And that's the gravity of which you, Mr. Scaletta... The guy was good, but even he couldn't get me out of this one. It was a lost cause from day one. 3 months later, they handed down the verdict. Vittorio Antonio Scaletta, for your crimes against the people of this city and of this great country, this court hereby sentences you to 10 years in a federal penitentiary. 10 lat to w sumie sporo. Ciekawe, czy to tutaj poznamy tego Morello z pierwszej części. Murderers, child molesters, they were all here. The worst of the worst. All right, get in line, gentlemen. Follow me single file. And no monkey business, or else. Hey, co tu się dzieje? Aha, czyli tutaj są czarni, tutaj biali, Chińczycy, czyli segregacja rasowa obowiązuje w więzieniu. Tu są biali. Listen up, assholes. My name is Captain Terrence Stone, and this is my prison. You're here on the inside because you can't behave like normal human beings on the outside. Make no mistake. Your ass belongs to me now, and you'll do what I say, or you'll be sorry that you didn't! Fuck with me, and I'll fuck with your sorry ass all day long! You were sent here to be rehabilitated, and rehabilitate you, we will. Okay, you assholes. We're gonna cut you loose just long enough to get yous cleaned up. Now get in line and follow me. Welcome to the salon, ladies. You're gonna look just fucking beautiful. Hey, me too? I ain't got nothing on my head to cut. Shut your face, cue ball. Gdzie teraz mam iść? Okay, let's go. Hey, shit for brains. Do what you fucking told. Okej,
Listen, Freddy, if you ain't gonna do what you're told, we're gonna stick you in the hole. Follow me. Jakieś małe to więzienie. Nawet nie posprzątali w sumie tej celi. Okej, pójdę spać. I zobaczymy, co będzie dalej. This was gonna be my new home for the next 10 years. Look like shit and smell like piss. I would have preferred dodging bullets in Europe to this. After three action-packed days of staring at the wall, I got a message from Joe to contact a guy named Leo Galante, who could supposedly help me out in here. This wasn't the kind of place where you could survive on your own. Okay, w tym odcinku będzie to wszystko zakończone na tym etapie, bo widzę, że pojawiła się ikona zapisu gry, także kolejny odcinek powinniśmy zacząć przynajmniej w tym samym miejscu. Także ja wam dziękuję za uwagę i w kolejnym będziemy sobie zwiedzać to więzienie i szukać tego Leo Galante. A teraz się z wami żegnam. Na razie. Cześć.